Fortuna mnie zainspirowała. Postanowiłem się rozejrzeć i znalazłem tu jakieś pobojowisko. Jest to takie całkiem świeże, ale widać stare tropy wilków. Nóżka jakaś wywleczona. Zbyczka. Trzeba pozaglądać. Bo może gdzieś reszta leży, jak woda nie zabrała w sani. Leży żuchwa. Leży żuchwa. Tu jakieś kawałki, co? Czaszki pewnie. Nie był stary byczek. Może z 5 lat miał. No to w takim wypadku gdzieś to górę powlokły. Widzę czerep. Oj, żeberka. Jest cały kręgosłup. No, tak rozpracowały ładnie, nawet sypu zdarł z różków. Sporo miał nałożone. Ktoś, kto się nie zna, znajdzie na drugi rok i będzie opowiadał bzdury, że się fajny wieniec zmarnował, bo będzie sobie myślał, że leżał nie wiadomo jak długo i ze starości tak wygląda. On po prostu nie był wykształcony. Miękkie zjadło, twardsze zostawiło. Tak to się dzieje. No to te wilki, które filmowałem ostatnio na łące w takim ładnym świetle, to już musiały mieć tego bicia. Pojadły i tam co waziły, potem znowu poszły do niego. Nie szedłem od razu, bo i niedźwiedź mógł przy nim być. Ich nie chciałem niepokoić. A teraz jak już zjadły, to można było sprawdzić. To dzisiaj pewnie to pokażę, bo jakoś ostatnio nic żywego, bardzo fajnego mi się nie udało zrobić. To będzie trochę inny temat.